czy postacie z gier wideo, z gier komputerowych są zbyt seksowne. I to jest Actman znowu. Wczoraj oglądaliśmy film Actmana na temat czego? Na temat tego, że gry AAA zdychają. Zakładam, że tu będzie dużo pewnie, albo nie, będzie o Stellar Blade na przykład. Zobaczymy. Jest Stellar Blade. Więc co jest nie tak ze Stellar Blade'em? Między innymi, bo ten temat był ostatnio dość głośny, nie? Że cenzura i zrobienie wszystkiego tak, żeby było, nie rzucało się za mocno w oczy. Drugi film jest w bardzo podobnym temacie, bo z kolei mówi o po prostu brzydkich postaciach w grach komputerowych. No i zakładam, że to ten temat wynikł troszeczkę w momencie, kiedy, nie Sony, EA wydało ten nowy filmik o swoich Gwiezdnych Wojnach, które mają wyjść niedługo. Wiele osób twierdziło, że ta kobita, która jest tą główną bohaterką w tych Gwiezdnych Wojnach, jest brzydka. Jak dla mnie jest po prostu normalna, bym powiedział. Ale też mówiło się sporo o Aloy w drugiej części Horizona, że w drugiej części jakaś taka pulchna się zrobiła, gruba i brzydka. I tam jakieś takie jedno dość mocno przerobione zdjęcie krążyło po necie, jako niby to legitne, że ona jest rzeczywiście taka brzydka, a to było oczywiście przerobione troszeczkę. Specjalnie ją spulchnili, żeby ją zmemić mocniej. Co tam jeszcze? Ta baba z tego, z Fable'a nowego, nie? To akurat tu się mogę zgodzić, że ta baba w Fable'u nowym... Tak, przy Fable'u 4 też to było. Wtedy to było chyba najgłośniejsze, nie? Ta baba z Fable'a, no jest kurwa paskudna, nie? Jest paskudna. Akurat tutaj nie mam chyba żaden z nas nie ma wątpliwości. Więc najpierw zobaczymy, czy postacie w grach komputerowych są zbyt sexy, a później zobaczymy troszeczkę może inną stronę medalu, nie wiem dokładnie, na temat brzydkich postaci w grach wideo, czemu są i co z tym się będzie działo dalej, nie? Go. Do you like hot men? Yes, yes, yes. Do you like attractive women with big hands? What's up, everybody? This is the Sexy Man here, and today I'm bringing you my top 10 list of video game characters that I jerk off to. Number 10, Urgot. Number 9, Uncle Lumbago. Lately, there's been a lot of buzz surrounding the upcoming game Stellar Blade, and its protagonist... Tak, upcoming, bo jak to jest chyba sprzed 3 tygodni film, więc to mówi upcoming, bo to jeszcze wtedy nie wyszło, ale już wiemy, że wyszło i wiemy, że od premiery już w Stellar Blade, mimo tego, że miało być właśnie bardzo pokazowo, to i tak znerfili niektóre ubrania dla Eve, prawda? I to też są ludzie bardzo niezadowoleni z tego powodu. Eve. Many gamers are celebrating her provocative design, the exotic outfit she wears, and as a red-blooded male, I can appreciate this as well. Now, I played the demo, it was pretty fun, and I think Stellar Blade is shaping up to be a stellar game. On the flip side, some folk claim this type of character design is harmful because it objectifies women and displays unrealistic body standards and proportions. Now, we could ignore the fact that Eve's design was based off of a real human being, and that's exactly what we're going to do, because complaining on the internet makes me feel better than ordering the salad. But on the real, there is something to say about body standards in media. Ej, ta jej koleżanka była ładniejsza. Kto się ze mną zgadza? Że ta koleżanka, którą jeszcze poznaliśmy w demku, co jej rękę urwało, a później ją przebiło, ona była ładniejsza niż Eve. Ma jakiś taki charakter fajniejszy, ma pazur w swoim wyglądzie. Ale to nie znaczy, że Eve nie jest brzydka, nie? Nie jest ładna. Nie jest tak. No jest ładna, ale ta koleżanka była fajniejsza. Nie, bo nie była ruda. Sexualization in video games and how it can affect us. It feels kind of dumb to say this, but there is an ongoing debate around how hot video game characters should be. If you make a character too sexy, then it's misogynistic. But if you don't make every female a supermodel with double D honkers, then your game's woke. How are you supposed to win? A supermodel with double D honkers. To był ten meme właśnie. Ta po lewej to nie jest chyba bezpośrednio z gry, nie? Ani ta też nie jest bezpośrednio z gry. To jest przerobione, żeby była bardziej pulchna właśnie. Komik Aloy właśnie. A tu jest przerobiona na fotogramową instagramową fotomodelkę. Fotogramową instamodelkę. Komik. Woke. How are you supposed to win? Well, today that's what we're talking about. Sex appeal in video games. When is it good? When is it bad? How do you tell the difference? Let's find out. Why are games marketed like Stellar Blade? Why are video games now filled with soft porn heroines with ridiculously large breasts? Ja nie wiem. Because fellas like big titty bitches. Next article, write some real fucking news. Piękne, piękne. Uwielbiam, jak ktoś bezpośrednią logiką odpowiada, a nie pierdoli się w jakieś półsłówka. I mam nadzieję właśnie, że po tym, co wczoraj widzieliśmy u Actmana, wiemy, że on też się nie pierdoli ze słowami, nie? Też się nie pierdoli ze słowami. To Genie Force za jego plecami na ścianie, ja już tego nie odzobaczę tego.
Nie znam gry, nie kojarzę. Musi być jakaś konsolowa, nie? A Aloy mi nie przeszkadza, chociaż w sumie w drugą część nie grałem. On mi też nie przeszkadza. Znaczy mówię, to co widzieliśmy, to porównanie jednej do drugiej, co było przed chwilą na ekranie, to obie nie były prawdziwe wersje z gry, nie? Ona rzeczywiście wygląda po prostu jak powinna Imo, nie? Aloy nie jest brzydka, ani w jedynce, ani w dwójce Imo. Pamiętacie tą aferkę? Czekaj. Ktoś się przypierdolił na Twitterze. Czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego Aloy ma brodę? I mega były dobre odpowiedzi na tego tweeta. I generalnie większość się skupiała na tym, jak poznać, że ktoś nigdy nie miał kontaktu z kobietą w życiu realnym, nie? Piękne były te odpowiedzi, jak tego człowieka zniszczyli. Mordo, ja tylko powiem, że kobiety też mają włosy na ciele i nawet nie tylko na twarzy. Dobrze, idźmy dalej. W anime nie mają, tak? No właśnie, no właśnie. He's right. Shakespeare couldn't have said it better himself. I mean, that's about it. For a long time, gaming was a male-dominated hobby, so naturally, developers made games that appealed to men. This was much more apparent in the olden days, where publishers had to rely on the box art to grab your attention. This certainly grabs my attention. Hey, how's that new pinball game coming along? You know, Microsoft needs it out for the Xbox by May. Well, boss, it's looking great. But to be honest, pinball on console is a hard sell. It's kind of boring. So how can we spice it up? Fuck it, like this? Throw some chicks with guns and swords on it. American Pinball Reborn. Rated E for everyone. This might come as a shock to some of you, so brace yourselves. Sex sells in every industry. I don't believe it! The same rules that apply to Hollywood and movie stars apply to gaming. People like things that are attractive. They had... Ja zawsze mówię, że ten, że... I wydaje mi się, że to jest racja. Jeśli jest tu jakaś kobieta z jakiegoś powodu i może mnie z mojego myślenia podepchnąć, i mężczyźni lubią cycki, i kobiety też lubią cycki. Czy mam rację, czy nie mam racji? Z jakiegoś powodu. Mi się wydaje, że to jest coś, co jest uniwersalnie lubiane przez wszystkich. Jedyne osoby, które nie lubią cycków, to są prawdopodobnie kobiety, które mają jakieś kompleksy związane ze swoimi piersiami być może, nie? Ale reszta świata? Kurwa, każdy lubi cycki. Każdy. Wszyscy lubią cycki, nie wszyscy lubią kutanagi. No właśnie. No właśnie. Goddesses stand around and look pretty for the midnight release of Halo 3. Blizzard paid Megan Fox to promote Diablo 4, and that was the best thing that came out of Diablo 4. The developers of a game called Sin Episodes Emergence hired a porn star to cosplay as one of their characters. Nice. Nice! Nice. Sex appeal is an easy way to get the attention of men. But that's nothing new to video games. It wasn't new when Lara Croft debuted with her pyramid breasts. Oh, tak. To były czasy. Ridiculous ponytail. But what has changed is the industry. It's much more complex and diverse. There are more female gamers. Elohat. Siemano, podal, dobry wieczór. Than ever before. So how do we sell games to them? Maybe we could push out more dishwashing and cooking simulators? Perhaps we could sexualize women less, portray them in a more realistic, less idealized way. No. No, man. Shit, no, man. I believe you get your ass kicked saying something like that, man. But I think a better solution is to sexualize men more. Picture this, Ace Attorney 7 drops, and the second case takes place on a beach. This is nothing more than an excuse for BAM! Shirtless Miles Edgeworth. Watch the fangirls go crazy, instant 1 million copies sold within 24 hours. Capcom, you can send me the royalty checks. But seriously. Właśnie, to nie było poważnie, nie? Są tematy, w których nie można seksualizować, tak mi się wydaje, nie? Jeśli ktoś jest, tak jak Ace Attorney, tak? Czyli jakimś tam gościem, który, jak to się mówi? Prawnikiem, tak? Jak jest prawnikiem, no to kurwa nie pokaże się chyba z gołą klatą jako prawnik na rozprawie, nie? Ale i tak wydaje mi się, że jednak faceci są seksualizowani w grach. Może nie tak w ten sposób, co kobiety, ale pewnie wszyscy podają ten przykład, ja go też podam. God of War i Kratos, który ma wszędzie, kurwa, mięśnie, chodzi ciągle z gołą klatą, jest łysy, ma zajebistą brodę, przynajmniej w tych nowych częściach. No kurwa, no. Kratosa z chujem na wierzchu nie pokażesz. No kobiety z cyckami bez cenzury też nie w większości gier, nie? W większości gier. Nie mówię o tych dziwnych skrajnościach internetu i Steama, gdzie są gry za 3 złote
typu anime porn simulator, nie? Bo takich jest podobno miliony. Wampirek z BG3, kobiety go kochają, ale raczej nie za, niekoniecznie za to, że jest seksualizowany jakoś, nie? Tylko za to, jaką jest postacią akurat. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo on tak naprawdę koniec końców jest naprawdę takim uderlakiem, że nie wydaje mi się, żeby jego postura jakoś wpływała na sympatię do niego ludzi, nie? Ale w Baldurze też są gołe cyce. A są też gołe pindole. W Baldurze. W Baldurze ile ściągniesz bielizny, tyle widzisz, nie? Tak naprawdę. Shirtless Miles Edgeworth. Watch the fangirls go crazy. Instant 1 million copies sold within 24 hours. Capcom, you can send me the royalty checks. But seriously, if there is a major issue around objectifying women in video games, I say go ahead and objectify men too. Faceci w grach są męscy i silni, bardziej niż seksowni. Tu może coś w tym być. W sensie, wydaje mi się, że faceci heteroseksualni i kobiety heteroseksualne mogą postrzegać seksowność w inny sposób. Znaczy, ale nie, to też nie jest to. Nie każdy lubi wielkie, kurwa, cycki. Niektórzy po prostu lubią cycki. Ja jestem z tym typem faceta, który lubi cycki po prostu, czy mniejsze, czy większe. Jak są za duże, to też jest źle, imo, nie? Jak w niektórych filmach na pomarańczowej tubie. Wtedy nawet mi się nie chce wchodzić w takiego linka. Jak już na miniaturce widzę coś, co przypomina wielkością moją głowę na przykład, nie? Więc to też nie jest uniwersalne. Nie wiem. Czy u facetów bycie męskim i silnym nie jest seksowne? No właśnie. Też nie dla każdej kobiety pewnie, nie? Nie dla każdej osoby, która głosuje w mężczyznach, o tak powiem. Nie każdy szuka kobiecie, jeśli chodzi o jej wygląd, wielkich cycków i okrągłej dupy. I nie każdy szuka w facetach wielkich muskułów i półmetrowego chuja, nie? To też nie jest uniwersalna wartość, ani jedno, ani drugie. It's not like we can change the fact that sex sells and companies are gonna use it to sell products. So why not level the playing field a bit? Hot, ripped, muscly men like me, which way to the beach, appeal to women just as much as they do to gay guys. League of Legends has just as many sexy dudes as it does chicks. I mean, just case in point. There's a tendency for to był Braum, czy nie? Dobrze poznałem? Articles like Baldur's Gate 3 slyly adds jiggle physics for dick's balls. They will celebrate when men are sexualized, but not women. Był, okay. Yes, that's a little sexist, Kotaku. Lost Ark's depiction of female characters feels a decade out of place. If you're fine with people thirsting over those shirtless Leon Kennedy mods, or the mods where Chris Redfield is just fucking naked for the entirety of Village, then you should also be fine with people thirsting over Lady Dimitrescu. Now to clarify. Gdyby moja postać w takiej grze jak Resident Evil Village miałbym świadomość tego, że cały czas chodzi goła, to by było obrzydliwe. Jak sobie pomyślę, co się dzieje w Resident Evil Village, nie? Tam jest kurwa, wszędzie syf, pleśń i obrzydliwość, nie? Lady Dimitrescu, tak, Big Lady. Ona, jak wyszły pierwsze trailery z Lady Dimitrescu, to internet powstał, nie? Znaczy, no, dostał masowej erekcji, bym powiedział. Duża pani, dokładnie, Big Lady. There is a big difference between what a developer makes and what their audience makes of it. Just ask Jeff Kaplan. But if we held developers responsible for the actions and words of their community, well, the Call of Duty devs would be on trial for crimes against humanity. So this doesn't apply to like multiplayer voice chat stuff. But what, if anything, is wrong with Stellar Blade in particular? Let's check out some articles and see if we can find the answer. IGN France posted a review of the demo, saying mostly positive things about it. However, there was one paragraph people really took issue with. The design of the game, particularly its characters, highlights an obvious bias, and the result is not really a success. It's not new, and other games have chosen to highlight the strengths of their female characters. But where a Bayonetta stands out with an iconic character design, or a 2B inspires an entire generation of cosplayers, Eve from Stellar Blade is just bland. A doll sexualized by someone you would think has never seen a woman. Is that a woman? Jesus! There's a lot of problems with this. First off, Eve isn't even sexualized within the context of the game or the events of the demo. Like, she doesn't flirt with anyone, she's not pushing her tits together, leaning over, asking for a ride. She never says like, who wants to have sex with me? Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten, niektóre animacje z tego demka, który grałem w Stellar Blade, bo tylko w demko grałem jak na razie. Pełną wersję mam jeszcze w planach ograć kiedyś.
Ale mimo wszystko wiele animacji, niekoniecznie tych w kombacie, w Stellar Blade'zie, może nie było jakoś bardzo wyseksualizowanych na siłę, ale bardzo mocno podkreślało jakoś walory tej kobiety, nie? Tak jak to samo pierwsze wyjście z tej jakby, jak to nazwać, z tej kapsuły na samym początku, nie? Jak ten kombinezon się na nią nakłada, widzimy ją idealnie od boku, tak żeby każdą krągłość było dobrze widać, nie? I to widać w paru miejscach, może nie aż tak mocno jak na początku, ale widać, że to jest troszeczkę ten. I kurwa dobrze, oczywiście, że tak, ja nie mam z tym problemu, nie? I tak samo nie mam problemu z Kratosem, kurwa, w God of Warze. Żadnego. Not even a factor at all. Like, bro, if you want to complain about hypersexualized characters, go play Soul Calibur, okay? Hop into the character creator and you can make your tits super huge. Also the... W Nioh 2 też można, nie? W Nioh 2 ja zawsze mówię, że nienawidzę Nioh, jedynki i dwójki Nioh mi się strasznie chujowo grało. Jedynym plusem Nioh 2 konkretnie jest to, że jak zrobisz kobiecą postać, ciało typu B, to możesz, masz specjalny slider, który odpowiada za wielkość twojego biustu. Fajne, że takie coś zrobili, każda gra to powinna mieć, imo. A na przykład pamiętacie ten? Kreator postaci, to będzie pewnie w drugim filmiku omawiane, albo nie będzie, ale kreator postaci w Lordsach nowych. Jak tworzysz kobietę, jakkolwiek byś tymi sliderami kurwa nie pokręcił, ona będzie zawsze paskudna, będzie zawsze tak kurwa brzydka, że ta dziewczyna z Fable'a, z trailera, który widzieliśmy tam już, nie wiem, to 2 lata temu było chyba, nie? Czy jeszcze dawniej. Jest przy niej po prostu boginią piękności. Nie wiem, jak Lordsy te nowe zrobiły to, że kreator postaci jest tak paskudny, jak robisz kobietę, ale udało im się. Tyle dobrze, że w Lordsach akurat zazwyczaj i tak masz hełm na głowie, więc tego nie widać, ale po prostu każda gra dużo przykłada do fizyki, grawitacji, uczy i bawi. Tak, tak, na pewno o to chodzi. Nie można mieć problemu do Kratosa, on jest tą osobą, która jest w stanie połamać się w najgłębszym miejscu. W grach FromSoftu pewnie wpłynęłoby na patrole. Conan Exiles, co było z przyrodzenia. Były przyrodzenia, były pindole, nie? I chyba w kilku innych takich pseudo-survivalach, pseudo-MMO też są takie opcje, nie? Że masz pindola. W Cyberpunku też możesz mieć pindola. Możesz nawet różne typy pindola mieć, nie? Tak samo jak w Baldurze. The demo is like an hour long, with about 15 minutes of cutscenes. That's not enough time to give like a detailed character assessment or review. So a lot of people are complaining about Stellar Blade at the moment based on assumptions, what they think the game is going to be like when it actually comes out. Comparing Eve to Bayonetta in 2B isn't fair at all because those are characters that have been around for a long time and they appear in games that are completed and have been released to the public. Let's try another article though. Developer of Stellar Blade fails to recognize the game's sexism. Czekaj, cofnij to. Another article though. Muszę jeszcze raz ją zobaczyć. Ona na tym screenie mi się tak kurwa kojarzy z Kerrigan ze StarCrafta 2, że nie potrafię tego opisać. Moje szczęście sprawia, że jak wchodzę do kogoś na streama, to ta osoba mówi albo o pindolach, albo coś innego z ruchańskim. Mordeczko, Miker, bo seks się sprzedaje, nie? To samo powiedział przed chwilą, no, jak on ma? The Actman. Seks się sprzedaje, nie? Ale no, to zdjęcie mi przypomina moment, kiedy Kerrigan zostaje opuszczona na tej planecie z zergami i ten chuj Mengsk odlatuje z Reynorem, nie? To mi się z tym kojarzy. Mega, mega. Blade fails to recognize the game's sexism. This was posted before the demo came out. So just based on the 6-minute showcase, there is something striking when you look closely at the images of this aesthetically successful action game. The heroine is ultra sexy. In less than 6 minutes, we see her wearing outfits, each more improbable than the last. The message is clear. The shorter, the more skin visible, the better. Now, I'm not sure what trailer you watched, but there's like maybe 9 seconds of footage where Eve's thighs are partially exposed, but besides that, it's just her arms. Like, where is this explicit overt sexualization that I seem to be missing? Is every woman in tights supposed to be a sex object? W ogóle ja zawsze całe życie myślałem i dalej tak twierdzę, że czasem na mnie przynajmniej, na moją wyobraźnię, lepiej działa, jeśli kobieta ma zakryte jakieś części ciała, bo wtedy no, lepiej to działa na moją wyobraźnię. Czasem niektóre kobiety lepiej wyglądają ubrane niż nago. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Dla mnie to jest bardziej sexy, jak kobieta jest w jakimś ciekawym ubraniu, niż jak jest całkowicie kurwa goła. Bardzo często. Oho. Uzyw tak napisał, że nie chce przeczytać bot.
Ludzie czepiający się, że w grze jest za ładna dupa i za duże cycki, spędzili najwięcej czasu patrząc na tą dupę i cycki. Normalnie ludzie po prostu uznali fajne, fajne, ładne i poszli kurwa grać w grę. I to o tym też właśnie mówiłem niedawno, nie? Że jak grałem w to demko, to rzeczywiście, jak była filmówka, jak był moment, gdzie ja nie muszę się skupiać na walce na przykład, albo na lataniu po otoczeniu, na eksploracji, po prostu bieganiu po wszystkim, po czym się da biegać i skakać, to nie zwracałem uwagi w ogóle na tę postać. Czasem dla beki zrobiłem jakiegoś zooma, no bo graliśmy na streamie, więc chciałem, żeby było troszeczkę śmieszniej i ciekawiej, ale generalnie jak grasz, to nie zwracasz na to uwagi, nie? Poza scenkami, filmówkami konkretnie, no? Nie wydaje mi się, ja przynajmniej nie zwracałem uwagi. However, we are talking about a character responsible for getting rid of an enemy threat in a post-apocalyptic context. So the old, her outfit isn't practical or realistic argument sometimes has merit. But I don't think it does with Stellar Blade or Bayonetta. Neither game is going for a realistic setting. Like, no właśnie. If he had established itself as a grounded military shooter and then got rid of military factions and threw Nicki Minaj in as a playable character, well, that would be pretty fucking cringe, wouldn't it? Bayonetta is a witch and Eve is an odious T that stole Tracer's spandex. As long as they don't look stupid and they fit within the universe, I don't see either as a problem. Leggings so close to the body that it feels like a second skin. This guy has more problems with the tights industry than he does with the game. That's what leggings are. She has a nice bod and plenty of outfits to customize. Gamers like customizing and playing dress up. Bayonetta is arguably more sexualized, but she's considered a paragon of female representation and strong female characters. So again, what is the actual problem? The character is simply too sexy, Eggman. That's the issue. It's difficult not to see a sexualization of women, a practice which tended to disappear in the latest video game productions. Did you forget what won Game of the Year in 2023? What I like the most is that every companion is so true and fuckable. I wanna fuck all of them. I do not only wanna fuck all of them, I wanna be with them forever, for the rest of my life. However, this choice is what... I to ja tak myślę o Karlach akurat, przede wszystkim. To ja tak myślę o Karlach. Tylko o Karlach, tylko mam Karlach w sercu. 100% assumed by the developer, with arguments that are beyond belief. The director of Stellar Blade attempted to justify the project's irredeemably sexy argument. In terms of design, we focused on the back of the character because players are always facing her when playing. That's what they see the most, so it's very important. We didn't know that a character's charisma is first measured by the perfection of their posterior. Jesus Christ, man, go touch grass. When I play a game, I want to see someone who is prettier than me. I don't want to see someone normal. I want to see an ideal. I think it's important for entertainment. And after... Ja zawsze mówię, że ja nie chcę grać w gry realistyczne. Ja w moim fantazy, oprócz smoków i oprócz orków i oprócz troli, i oprócz magii, magicznych kurwa broni, które strzelają ogniem, nie mam problemu z tym, żeby widzieć też ładne osoby. Każdej płci, kurwa. I to jest dobrze powiedziane. Nie chcę w moich grach komputerowych widzieć realizmu. Jakbym chciał realizmu, to bym grał w, kurwa, Kingdom Come. Nie lubię Kingdom Come, bo tam nie ma tego elementu fantazy. Lubię na przykład Tarkova, niestety. Żałuję, że lubię Tarkova, ale gra sama jako Tarkov lubię, ale to akurat przez realizm. Tylko że tam niekoniecznie chodzi o wygląd czegokolwiek. I akurat w tym, w Tarkovie, co powiedział? Kiedyś ktoś się pytał i było wiele pytań na temat tego, że żeby BSG dodało kobiety do Tarkova. I BSG powiedzieli, nie, w naszych grach nie będzie kobiet i chuj. I to było takie, okej, rozumiem. Po prostu, zamknęli temat i tyle. After all, it is entertainment aimed at an adult audience. What you say is heresy. These are the unbelievable arguments. I wanted my video game protagonist to look good. How could you say something so brave yet so controversial? Like, this is sexist now? Well, shit. I don't want to be sexist and play this, so from now on, I'm only playing games with ugly protagonists. Like, they just made a hot protagonist and gave her a bunch of outfits. That's it. And for some, that's the unrealistic body standards that are detrimental to women who consume this sort of media. And we'll get into that later on. But I want to look at some good and bad examples of sex appeal in video games. You see, it's not whether you sexualize characters in a video game, it's how you do it. Games like Baldur's Gate 3, Cyberpunk, Dragon Age Origins, KOTOR, and Mass Effect offer a diverse cast of male and female companions to simp for, and they all feel like real people. Their personality is not solely
Jak dowiedziałem się, że Judy jest lesbijką w tym w Cyberpunku, byłem tak kurewsko zawiedziony, że nie mogę z nią romansu zrobić, że to jest straszne. A ja zacząłem grać facetem w Cyberpunku, jak pierwszy raz grałem. Byłem strasznie zawiedziony. Specjalnie zacząłem później, zaraz po pierwszym przejściu, drugie przejście, kobietą, żeby romansować z Judy. Ja wiem, że w ogóle a propos mojego gustu do lesbijek, mój TikTok, mój For You page myśli, że jestem lesbijką, bo każdą laskę, która ma dziary, kolorowe włosy i tatuaże, followuję po prostu. Tylko panam. Ja pierdolę, to jest tak świetna postać. W ogóle w Cyberpunku też są fajnie postacie napisane, nie? Ale jeśli chodzi czysto wizualnie, ja uwielbiam Judy. Uwielbiam jej styl po prostu. Defined by how sexy they are. I jeszcze jedna rzecz. A propos Baldura, tak sobie przemyślałem, że w Baldurze tak naprawdę w ogóle mam wrażenie, że nie ma tak typowo brzydkich postaci w ogóle. Oprócz oczywiście ras, które są domyślnie brzydkie, takie jak gobliny na przykład, nie? Ale jak są jakieś elfki, półelfki, ludzie, nawet niektórzy wiem, że lubią gifianki. Pozdrawiam Saturos, którego ulubioną postacią jest ta Lazel na przykład. You can fuck bears in Baldur's Gate 3 and you can fuck aliens in Mass Effect. There's also options for same-sex romance, and you don't see too many people complaining about that. If you're gay or a little bi curious or just want to see how those romances can play out, those options exist. They add diversity to a... Był jeden streamer taki dość duży, nie, który akurat do tego się mocno przyjebał przy premierze Baldura, pamiętam, i pamiętam, że cały internet go wyśmiał, bo on twierdził, że jak gra w Baldura, to ma wrażenie, że każdy facet pcha mu się do łóżka. A tak naprawdę tam każdy z tobą kręci po cichutku, po leciutku, nie? Niezależnie, czy jest to kobieta, czy to jest facet. Tam po prostu każda postać ci dosłownie bi i tyle, nie? Zbijam z nim pionę, dosłownie moje pierwsze przejście, miałem jeden romans i to był romans z Lazel. O, widzisz. No, ja pamiętam jak ten, jak wyszedł Baldur i chyba byliśmy na browarze po prostu ze Staturosem i jak wracaliśmy około trzeciej czy czwartej w nocy napierdoleni, to wygadaliśmy o Baldurze. I ja mówiłem, że kurwa, Karlach jest taka świetna i tak dalej. On mówi, że nie, Lazel, i prawie żeśmy się pobili po prostu. Nie, żartuję, aż tak to nie. ale była mocna dywagacja na ten temat, która z dziewczyn w Baldurze jest najlepsza. ...game in RPG in a very good way. You know, this old reliable clip is actually relevant to the discussion for once. I wrote a blog post a while ago about why I f***ing hate video games, because this is what it does. It appeals to, like, the male fantasy. Wait, this isn't the right video. Here, hold on, I gotta switch to... You know what? Fuck it, keep it rolling. The male fantasy. But Red Dead 2 is the perfect game to illustrate the power of diversity. And perhaps sex appeal. Because RDR2 appeals to the male and female gaze. Just as you can customize the outfits for Eve, you can do the same with Arthur. There are compilations of women thirsting over Arthur, and all I gotta say is, back off, ladies, he's mine. And then I also just weirdly really liked the... Oh my god. Really? I'm so jealous of her. I'm so jealous. A wonderful, one of our wonderful assistant directors, Gethin Aldous, he says, Raj, we gotta do those horse lines again. I was like, why? And he said, well, it's a little too intimate. You know, it sounds like you're not talking to a horse. And I was like, what do you mean? And he played it back and I was like, you're all right, girl. And if I can thirst over Sadie Adler like a parched baboon. Sadie Adler. Hamana, 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 hamana. Then hell yeah, I hope women who play RDR2 can simp for Arthur Morgan. Again, it comes down to both of these characters feeling like real complex people that you can just inherently find attractive. It's called personality. There's no mystery behind good writing. It boils down to the developers' intentions and goals with their characters and their game. If you want to make a graphic visual novel kind of game, probably don't call it Sex with Hitler. It might be a good start. And there are egregious and what I would consider bad examples of sexualization in video games. Isabella from Dragon Age 2 is just this smelly pirate hooker. Like, that's mostly her character. Now, I'm biased because I'd rather eat goat diarrhea than play Dragon Age 2, but even nie grałem nigdy w żadnego Dragon Age'a. Nie wypowiem się. She's mostly a smelly pirate hooker, but my issues with her character have more to do with the romance system. It isn't just writing,
bad sexualization can be tied to the game mechanics. You want to romance this character? Just hit the icon with the heart on it. You'll be contracting gonorrhea in no time. I don't mind the dialogue wheel on Mass Effect, but when it comes to gaining approval or influence with characters... A propos takiej dziwnej seksualizacji, która jest mocno kontrowersyjna, czy ktoś pamięta z was w God of Warze, God of War Chains of Olympus? Ja to grałem akurat na PSP, jako 14-letni gówniarz w gimnazjum i tam była taka minigierka w pewnym momencie, prawie że na początku gry, gdzie po prostu były sobie ladacznice i zawsze miałem w głowie takie coś, że to jest dziwne. Ale to lubię. Ale to, jak sobie teraz o tym myślę, no to wtedy miałem 14 lat, więc może miałem troszeczkę inaczej w głowie poustawiane. Ale no, było coś takiego. Mogę powiedzieć, przechodziłem ostatnio jedynkę i dwójkę, teraz jestem na trójce. Izabel nie spotkałem, Sadge. Ojej. ...and romancing them in an RPG, I much prefer titles like KOTOR and Dragon Age Origins, because you have to figure out and pick the dialogue option that a character will respond to. You actually have to flirt and riz them up. You know, maybe there was a Time Splitters Future Perfect joke that went a little too far. You go first. Okay. But the over-sexualization in that game... Co to była za gra? Kroniki Riddicka jakieś? Nie wiem. Nie potrafię tego kolesia w ogóle po niczym pokojarzyć. To nie jest Riddick, nie? Okay. But the over-sexualization in that game is part parody and part fan service. Personally, I have always found Ivy Valentine's design to be hilarious and over the top, and that has been a topic of debate for a long time, but her design is also iconic. She has earned a place in gaming culture. Some female characters are defined by their sex appeal, while others ride the line in between. Samus is hot, but she's also like a real person, kind of. Dead or Alive Extreme Volleyball takes sex appeal to an extreme level, and it's mostly a gimmick, but at the same time, the game was an impressive display of physics. On the other hand, you've got something like the new Fable trailer, which a lot of people reacted negatively to. They blasted the design of this female character, and... Well, she does look pretty silly. I think people would have reacted a lot better to this trailer if they had taken the angle of, our protagonist is the antithesis of your typical hero, and she's thrust into the role of being a hero. But the trailer doesn't try to tell you that story. This character is just kind of ugly for no real reason. Like in Beautiful Joe, you play as a comic book movie nerd who gets sucked into the movie and has to become a hero, even though he's a fucking nerd. He's the antithesis. That could have worked for Fable, but they don't really tell that story in the trailer. So it comes across like it's made to appeal to the body positivity crowd, and a lot of gamers just don't care for that. I don't think we've seen really, really bad examples of sexualization in video games in a long time. Custer's Revenge is one of those notoriously awful games, which... They hit the double whammy. They were racist and sexist, and they made the game that way deliberately to generate outrage and publicity. W ogóle, tak mi się teraz skojarzy a propos starych gier. Ciekawe, gdzie na tej liście byłby na przykład Leisure Suit Larry, nie? Ktoś pamięta jeszcze Larego? Larego było ile gier, kurwa, z 7? Boże, to ja o tym czytałem dawno temu, jeszcze w CD Action, jak nie wiem, 15 lat temu pewnie, no albo jeszcze dawniej. Ale to była gra typowo taka dla dorosłych mężczyzn, bym powiedział, no. Tactics never go out of style. Duke Nukem Forever is also an awful example, because the game was terrible, wasn't worth the wait, and a lot of the jokes just weren't funny. Power armor is for pussies. Well, okay. So it felt outdated. Recent worst example of sexualization, of course, goes to Ride to Hell Retribution. You kill a group of dudes and then immediately start banging a chick with all your. Ja trzech czwartych tych gier w ogóle nie kojarzę, nie? An objective in Ride to Hell. Man, that fucking game. But going back to the real issue, body positivity. Unrealistic body standards in video games, and by extension, all media. Multiple studies have shown that both women and men feel lower levels of self-esteem when consuming media where characters have that ideal body. Now, you don't really need a study to tell you this, because if you're a dude and you've ever watched 300 and thought, damn, I'm a fat ass, well then you're just like me. Well, you- to jest to! Właśnie byłem ciekaw, czy ten, czy konkretnie, bo twarz jaką masz, taką masz, z taką się urodziłeś. Bardzo często niewiele z nią zrobisz, chyba że sobie zrobisz, kurwa, makijaż. Chociaż akurat w przypadku mężczyzn to nie jest zbyt popularne akurat. Ale jak jesteś, kurwa, jebanym grubasem, tak jak na przykład ja, to co robisz? Idziesz, kurwa, na dietę. I ja sam też kiedyś mówiłem,
ja mam grube kości, ja po prostu nie mogę schudnąć. Przez tyle lat, kurwa, sam sobie to wkręcałem tak długo, że w to, kurwa, uwierzyłem. Aż w końcu, 4 lata temu poszedłem na dietę i w ciągu pół roku męczenia się, bo męczenia, schudłem, kurwa, 40 kilo. Teraz mi trochę przybyło, więc znowu jestem na diecie, ale już w ciągu ostatniego miesiąca schudłem kolejne 9 kilo, bo trzeba się po prostu, kurwa, wziąć za siebie czasem, nie? I tyle. You also probably don't think about what Gerard Butler went through to look that good. In the same way, you probably don't think about how much time game developers spend on creating attractive characters, how much concept art and designs they have to create. But the problem with feeling insecure about your body image is an issue that nobody can fix but you. Feeling like your body type is being represented in media is a surface level solution that ignores the real issue. I think a lot of people who write these articles essentially complaining that characters are too sexy, I think that comes from a place of insecurity or just a grift. Every woman on the planet has struggled with her self-image. And to all the ladies watching this right now, you look great without makeup. And every man has struggled with his own physique and confidence. It's pretty funny, there was this tweet, Microsoft urges developers not to create female characters with exaggerated body proportions. And I replied, yes, of course, we wouldn't want any exaggerated body proportions on male characters, it might make us men feel insecure. Microsoft w ogóle wydał całą listę tego, jak tworzyć postacie w grach, nie? Według ich wytycznych. I tam po prostu ta lista była tak ograniczona, że to było straszne. Siemanko Mirwa, dobry wieczór. Strasznie była ta lista ograniczona, nie? I w ogóle cała ta afera z Sweet Baby Inc., tak? Sweet Baby Incorporated. Myślałem, że coś powie o tym w tym materiale, ale widzę, że nie. Bo samo Sweet Baby Inc. też pewnie dość mocno z tymi rzeczami, znaczy dość mocno te rzeczy zmienia, nie? Typu wygląd postaci, przeseksualizowani mężczyźni czy kobiety i tak dalej, nie? And if you look at the replies, well, first off, this is the guy who was the art director for Gears of War. Also, I recently reviewed the first Gears of War. You shouldn't watch that video at all. That's how reverse psychology works, right? Okay, sweet. But a lot of people in the replies were like, I aspire to be Marcus Fenix. I live 7 days a week trying to look like Marcus Fenix. I must go to the gym more. I'm feeling a strange and sudden urge to hit the gym. The men in Gears of War aren't realistic, but the women are. Dude, her tits are way too big. That is clearly like a C cup or bigger. Right. Looks like it was made by like a horny 15-year-old, and we're trying to be a little bit more mature than that. And this goes back to the, do they have realistic outfits or not? And I think Cliff is right. If this lady had huge knockers, it would just kind of distract from the war, you know? But seeing ideal beauty or attractiveness in media or video games, if it makes you feel insecure, you should use those feelings of insecurity to better yourself. Go on a walk, eat healthier food. Ideally, that's what people would do, but that's not always the case. If you're trying to condemn or criticize a piece of media because the characters are sexy and that made you feel bad about yourself, then that sounds like a you problem. I hope you work on that. Lord, grant me the strength to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. None of us can change that sex sells. It's a marketing tool. You can't get rid of it in media or business. So the best thing to do is become the best version of yourself. In my experience, actual sexism in video games happens in voice chat or mostly at the studios. And I think focusing too much on whether this character is too hot or not distracts from the conversations people should be having about how women are treated in the workplace and in the game industry. What's really obnoxious is when people try to Photoshop official character art to be more or less sexy to prove some kind of point. Ostatnio ten Fallout wyszedł, nie? Serial. I na jednym chyba plakacie Fallouta jest ta dziewczyna, która w Falloutie gra. I ktoś ją przerobił specjalnie, żeby miała taki mega okrągły tyłek, nie? To już trochę dziwne. To już trochę za daleko. Ale Mirwa mówi, że ten postać Stellar Blade to przegięcie zdeczka. Według mnie nie. Ani trochę. Nie widzę powodu, żeby było przegięciem. Ani żadnego. Przeróbka spoko. Ale po co w sensie, nie? Masz tyle źródeł, żeby sobie znaleźć coś ciekawszego, jeśli chcesz sobie popatrzeć, nie? Internet jest wielki. Nie musisz specjalnie przerabiać oficjalnego plakatu. Tak mi się zdaje, nie? Is it just me or is this shit kind of weird? Like, hey, the marketing for GTA 5 would have been much better if the chick with the cell phone was fatter. What? Why did you do this to Cortana? What? She's a fucking man-made AI. She's not a real person. Are some of these body types really that unrealistic?
We live in a world of plastic surgery, for God's sake. Then there was Horizon Forbidden West, where there was like a couple shots in one of the trailers where Aloy looked a little chubby, and some people started freaking out about it. And they were like, well, what would she look like if she slathered a bunch of makeup on her face? I just think obsessing over this kind of stuff isn't healthy. If you're going to obsess over it, then do so in the gym. It's important to note... Na siłowni i w kuchni. I w jednym i w drugim miejscu, nie? Sama siłka to nie jest wszystko. I samo jedzenie to też nie jest wszystko. Najlepiej jak się to połączy. That the problem with this whole debacle is not about Eve's design. The problem is quite simple. A game developer and thousands of internet users are bluntly describing Eve as an ideal woman. The only woman that men want to see. Ale no właśnie. To jest po prostu temat, który podchwyciło ileś tam osób i mówimy, że to jest ideał kobiety, ale żaden mężczyzna, czy tam osoba, której się podobają kobiety, tak powiedzmy, to nie jest osoba ustandaryzowana. Każdy z nas jest kurwa inny. Więc mówienie, że to jest ideał dla tego gościa, który to pisał, być może. Ale kurwa, każdy z nas jest jednak inny, nie? I to samo w drugą stronę oczywiście. Nie każda kobieta powie, że o, Kratos ma takie super muskuły, jak ja go uwielbiam, nie? Albo ten gościu z Gears of War, jaki on jest przypakowany, ale mi się podoba. Albo Arthur Morgan z RDR-a. To nie są uniwersalne jakieś standardy piękności według mnie, nie? Tom gdzieś wyżej pewnie, bo więcej osób polubi taką postać niż inną, ale to nie jest uniwersalne, nie? To nie jest standard. Zobacz, ile zarzutów było do Barbie, że taka nierealna, że wyidealizowana itp. A mówimy o filmie, czy o czym? O tym filmie, tak? Tam, gdzie był też Ryan Gosling, na którego z kolei lecą i też wszystkie kobiety, plus kurwa 3/4 gejów prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Chyba każdy kurwa z tego, co słyszałem w internecie, lubi Ryana Goslinga. Eve jest fabularnie ideałem kobiety, dlatego wygląda jak wygląda. Znaczy no, ona w ogóle według tego świata gry, tak? Ona nie jest człowiekiem. Ona jest jakimś tam robotem, czy czymś tam, kurwa, nie wiem dokładnie jak to działa. Mi się Azjatki nie podobają, więc mi Eve nie podoba. A mi się akurat podobają. Popatrz, ty lubisz anime i nie lubisz Azjatek? W sensie nie podobają ci się, nie mówię, że nie lubisz, bo to byłoby rasizm trochę. Nie podobają ci się, a ja na przykład nie lubię anime, a mi się Azjatki podobają. Also, labeling Eve as the only kind of woman men want to see is wrong on so many levels. Dudes will thirst over anything with a pair of tits. On to powiedział trochę inaczej niż ja, ale chyba przez jego żart można poczuć, o co chodzi, nie? On chciał powiedzieć to, co ja, tylko że ja to powiedziałem ładniej, że to nie jest standard. Despite having specific outlets for this content, it now needs to be injected into all media to cater solely to them. How is this any different from putting realistic body standards in video games to cater to a different crowd? It's not. What? Company make product because want money? Dove is challenging narrow beauty stereotypes within the games industry with a new campaign that promotes avatars that look like real women. Again, you have to remember that these companies are fucking massive and they're making these decisions because they think it's going to increase revenue. You've got Stellar Blade, which is like, hey, let's lean a little bit into sex appeal to sell the game. And then you've got, let's portray women in a normal way to sell the product. And both of these things are fine. But you can't pretend you're better than the opposite side if your end goal is the same. Money. Now, some people are only going to care about what Stellar Blade represents in their ongoing culture war. But at the end of the day, what matters most to folk like me is if the game is awesome or bad. Is Eve going to be a flat, lifeless husk? Or an interesting character who just so happens to be a baddie with a... No właśnie. Gdyby ta gra była słaba, to by nie było o niej tak głośno też, nie? Bo z tego co wiem, kurwa, nie słyszałem jeszcze ani jednej osoby, która by powiedziała, że Stellar Blade to jest słaba gra. I to jest jedyny powód, dla którego ja chcę w to zagrać rzeczywiście. Mimo tego, że nie byłem jakoś porwany tym demkiem, w które grałem. Szczególnie przez styl, bo ten styl azjatycki to jest dla mnie taki, no, średni bym powiedział. Ale podobno kombat jest na tyle soczysty później. Kiszak ją na 9 na 10 ocenił chyba. Ja wiem, że mój gust się mocno z jego gustem gamingowym pokrywa. Nie w każdym detalu oczywiście, ale mocno, więc patrzę na jego oceny. I są dla mnie wartościowe. Stellar Blade to słaba gra, pierwszy. Ktoś, kto nie potrafi oddzielić dzieła, film, gra, plakat itp. Od życia realnego, to ma problem ze sobą. Nie wszystko musisz lubić, szanować. Oczywiście, że nie. I też, jeśli komuś się nie podoba taka gra, to po prostu może w nią nie grać, nie? W sensie, jeśli twoim jedynym problemem z tą grą jest to, że postać wygląda w jakiś tam sposób, czy jest sens nad tym się rozwodzić? No, jeśli mi się styl graficzny nie podoba w grze na przykład,
Nie wiem, gdzie jaka gra była, gdzie mi się w ogóle grafika nie podobała, a wszyscy się nad nią strasznie spuszczali. Pewnie bym znalazł jakoś, ale teraz sobie nie przypomnę. To po prostu nie gram. Po prostu nie gram. Walka jest faktycznie fajna. Walka nawet w demku już było fajnie zaprezentowane. Podobał mi się system odblokowywania umiejętności. Że nie jest na ciebie rzucone na dzień dobry 38 tysięcy kombosów, które możesz wykonać i się nauczyć, tylko po kolei sobie odblokowujesz, możesz sprawdzić, czy chcesz odblokować i tak dalej, nie? Jak nie chcesz wydawać na psychoterapeutę, wymyśl go, zaoszczędzisz sporo kasy. Jak nie chcesz wydawać na psychoterapeutę, to ja polecam, ja mam na przykład taką playlistę, którą sam sobie zrobiłem, która się nazywa Oni krzyczą, żebym ja nie musiał. Tu jest dużo darcia mordy i szatanów i jak sobie to włączysz na pełną pizdę na słuchawkach, jak ręką odjął wszystkie jebane problemy. Przynajmniej na chwilę. Przynajmniej na chwilę. Yeah, that won't quit. In conclusion, Rule 34 has been around for about 20 years. People are gonna sexualize your game and your characters even if you don't. Rule 34 to jest zasada, która mówi, jeśli coś istnieje, to znaczy, że ktoś zrobił już z tego porno. Dosłownie, nie? Taka jest zasada 34. Więc jakby ktoś nie był świadom. Sex appeal in gaming isn't inherently a problem. But there are pretty clear ways of doing it right and doing it wrong. Instead of wasting our energy discussing things that will never change, maybe we should focus on the design and fun factor of the game, if it's visually appealing, or God forbid how women are treated in the actual workplace in the game industry. Ale właśnie, o tym też powiedział, nie? Że tak jak Blizzard na przykład, podam przykład Blizzarda, to co miał Blizzard aferę rok temu to było, czy dwa lata temu, czy kiedy to było, nie pamiętam. Z tym, jak się u nich traktowało kobiety i tak dalej, a pół roku później wrzucili na Twittera, jak był Dzień Kobiet Międzynarodowy, to nie jest 8, nie? 8 marca to jest w Polsce, ale jak był Międzynarodowy Dzień Kobiet, rzucili tweeta z tym, że wspomagamy i wspieramy kobiety w naszym miejscu pracy. Po tym, jak mieli pół roku wcześniej zarzuty na temat napastowania seksualnego, jakiś cubicle crawly, picia mleka, kurwa, ludzkiego, z lodówki dla kobiety, która sobie przyniosła, żeby dziecko nakarmić. I druga sprawa to, co też powiedział na temat głosówek w grach. Ile ja się, kurwa, naoglądałem TikToków, gdzie dziewczyny grały zazwyczaj w Overwatcha albo w Valoranta i w momencie, kiedy powiedzą coś przez mikrofon, to jest od razu, albo w CS-ie, to jest od razu albo kick, bo o nie, kobieta, albo gadanie takich typowych tekstów typu idź do kuchni, zrób mi kanapkę, nie? To nie jest dobre, kurwa, to nie jest dobre. Ja mnie zawsze zastanawia, kto to mówi. Kim są ci ludzie, którzy takie pierdoły gadają, nie? Nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ciekawe, czy Remczak jest na ról. Lepiej nie. W Overwatchu też były afery, że postacie takie zbyt sexy. Znaczy w Overwatchu, to Overwatchowe Rule 34 wiem, że ma się dobrze akurat. I nie mówię to z tego, że ja to wiem z własnego przykładu, że ja tam wchodzę i nabijam te wszystkie wyświetlenia. Ale jak jest ten raport coroczny Pornhuba, to możemy zaraz sobie go zobaczyć. Widać, między innymi jeden z raportów polega na tym, jakie postacie, czy z gier i filmów, czy tylko z gier, są najczęściej w Pornhubie wpisywane, nie? I między innymi, pamiętam, że kiedyś oglądaliśmy to na streamie, tą listę. Jest na przykład, jak nazywa się ten Bowser z Mario. Bowser z Mario, pamiętam, że był wysoko i zawsze mnie to dziwiło. Albo Sonic. To jest dla mnie dziwne. Zaraz możemy sobie zobaczyć tą listę. Even Stellar Blade isn't a new phenomenon. I think it's ridiculous to criticize it for shallow reasons like the character is too hot. It made me feel bad. And it's equally absurd to criticize a protagonist that isn't hot enough. Is the design good or not? Does the character have a reason to look like this? Sure, there are some instances of objectification and bad sexualization in video games, but in my experience, these are pretty rare. Unrealistic characters can affect the average Joe or Jill's self-esteem, but at the end of the day, you have to learn how to be happy with your own image. Nobody can do that for you. Your self-esteem is not the responsibility of some multi-billion dollar corporation. Sex sells, and you can't fight that truth any more than you can fight gravity. That's the way it is. So thank you all for watching. Hope you enjoyed the video. Leave a like if you did. Let me know who you think the sexiest video game character is in the comments below. All right, everyone, that's all I got for today. This is The Sexy Man, signing out. Peace! The Sexy Man. Podeślę wam linka od razu. Cyk, cyk, cyk. Sonic dużo szybciej, intensywniej, ale też w 30 sekund. Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem co. Czekajcie, zobaczymy tą listę z Pornhuba.
Pornhub Report. Wcale nie wyskoczyło 30 różnych propozycji, jak pisałem Pornhub, że już tam wchodziłem kiedyś. Video Games 2023. No tak, bo czwarty się jeszcze nie skończył, nie? A nie, to jest Traffic by Console. Najczęściej wyszukiwane... O, dobra. Najczęściej wyszukiwane... Inna przeglądarka, tak. Najczęściej wyszukiwane gry, po pierwsze. Patrzcie, jakie są gry wyszukiwane najczęściej na Pornhubie konkretnie. Fortnite, Overwatch, drugie miejsce Overwatch, Minecraft, Pokémon, Atomic Heart, to jest to z tymi ruskimi robotami, nie? To miała być niby dwugodzinna scena seksu, ale nie wiem, czy to się wydarzyło. Genshin, Resident Evil, Valorant, Liga, no i jakieś tam inne jeszcze, nie? Minecraft, no właśnie wiele z tych rzeczy mnie zastanawia mocno, nie? Nie wiem, jakim cudem Fortnite jest, kurwa, tak wysoko. Nie mam zielonego pojęcia. Overwatch, potrafię to sobie wyobrazić. Ja pamiętam, że ja uwielbiam Mercy. Zarówno za to, jaką jest postacią i zarówno za to, że jest taką hot mommy, jakby nie patrzeć. Uwielbiam Mercy. Minecraft, skąd tu się wziął Minecraft? Pokémon, nie powiem, że rozumiem, ale wiem, że jest wiele pojebów, którzy za mojego, jak ta karta się nazywa? Vaporeona by się dał pociąć, więc nie dziwi mnie to. Atomic Heart, no są te roboty, o których było mowa. Genshin, nie wiem, tam pewnie są też jakieś rzeczy, nie? Nie mam pojęcia o Genshinie, ale strzelam, że to nie jest nic dziwnego, nikogo nie dziwi raczej tak wysoka pozycja na liście. Resident Evil, no jest Jill, tak? Zakładam, że chodzi głównie o Jill. Plus z tego filmu Actmana mogliśmy się dowiedzieć, że niektórzy lubią też męskie postacie w Resident Evil. Może dzieciaki popierdoliły chuba z Google. Na bank. Lady Dimitrescu też, prawda. Zobacz, ostatnie miejsce. Cuphead. No dziwnie. Valorant. Nawet nie wiem, jakie są postacie. Liga. W lidze nawet Actman też pokazywał w filmiku, nie? Jakie są postacie mocno i w jedną, i w drugą stronę seksualizowane. Mortal Kombat. To samo. GTA 5. Cyberpunk. Bla, bla, bla. Super Mario. Więc to są, jakie gry konkretnie są wyszukiwane. Teraz postacie z gier. Chun-Li z Fortnite, nie mam pojęcia. Tifa z Final Fantasy. Nie dziwi mnie to ani trochę. D.Va z Overwatcha, też mnie to nie dziwi. Lara Croft, Lady Dimitrescu, Sonic. Czemu tak wysoko jest, kurwa, Sonic? To mnie dziwi. To mnie bardzo zastanawia. Ada Wong, też z Residenta oczywiście. Mario, okej. Okay. Widowmaker i Mercy z Overwatcha. Jinx, Ashley, Jill. Slime z Genshin Impact? To nie brzmi na postać, która byłaby w jakikolwiek sposób pociągająca, ale może tylko tak brzmi. Kiriko z Overwatcha, czekaj, zobaczmy coś dziwnego jeszcze, bo to wszystko jako tako. Garde de Voir, Pokémon. Tylko to jest Pokémon, czy to jest jakaś postać z Pokémona? Nie wiem nawet. A reszta? Nie wiem. Jako tako, są ludzkie postacie przede wszystkim, nie? Ale te typu właśnie Sonic, gdzie był Mario, gdzieś tu był Mario i takie rzeczy, to mnie trochę dziwi. Nie wiem, skąd to się ludziom bierze, naprawdę nie wiem. Pokémon, ale jak kobieta ma wyglądać. Więc, no, dziwnie, muszę powiedzieć. Pisz sobie Gardevoir, Gardevoir, Znaczy, to wygląda jak człowiek? Znaczy, no ma... Jest trochę humanoidalna, ale to jest jednak Pokémon, nie? Nie wiem. Ludzie są dziwni. Ludzie są dziwni po prostu. Nie wiem, co powiedzieć. Ale lepiej, żeby wyszukiwali Sonika, Pokémony i Mario na Pornhubie, niż żeby robili dziwne rzeczy w realu, nie? Imo.